Siema, słuchajcie, kolejna tier lista. Dzisiaj będziemy robić tier listę z Bundesligi z przyszłego sezonu, która jest zrobiona w ten sposób, że będzie jakby mistrz, kto do Ligi Mistrzów, kto do Ligi Europy, środek tabeli, końcówka i kto spadnie. Ale ja to zrobię inaczej, ja to zrobię tak, jak dany klub lubię. A zrobię tylko z Bundesligi, bo jakoś ta liga jest dla mnie jakoś pod pewnym względem wyjątkowa. I chyba tak samo zrobię z hiszpańską. I pomyślę, czy jeszcze z jakąś jedną. Ale kurde, że chyba nie ma takiej z ekstraklasy, bo bardzo chciałbym zrobić taką tabelę z ekstraklasy. Więc to powiedzmy, że będzie jak bardzo lubię, że Champion to jest mi najlepszy klub. Tutaj, że bardzo lubię, że lubię, średnio lubię. Mały dislike, duże dislike'i nienawidzę. Chociaż chyba nie będzie klubu, którego nienawidzę. Bo chyba takiego klubu nie ma. Szczerze, chyba takiego klubu nie ma. Ale dobra. To w ogóle jest chyba z poprzedniego sezonu, więc będzie chyba Schalke, będzie chyba Werder, bo widzę. Więc dobra. Lecimy z Eintrachtem. Szczerze, Eintracht jest mi bardzo obojętnym klubem. Kiedyś ich nie lubiłem, przez chwilę ich lubiłem, teraz mam takie okej. Zastanawiam się, jak załatwią dziurę po André Silvie, szczerze. Teraz, jakbym ich dał w sumie. Też bardzo w sumie lubię. Znaczy, ja to tak uznałem, że to jest bardzo lubię, to jest lubię. To powiedzmy, że to będzie takie neutralne, ale jakieś takie nie na widzę. Bo w każdym razie bym chyba bardziej kibicował. Lipsk. Lipsk bardzo lubię. Bardzo lubię Lipsk. Co się w tym klubie, że golu ich lubię. Coś w nich jest. Coś takiego, że no ich lubię. Freiburg. Wiecie co? Inaczej. Bo w meczu Freiburgu z Eintrachtem byłbym za Freiburgiem chyba, więc w Eintracht dam tutaj, a tutaj dam Freiburg. Werder. Natomiast właśnie w meczu z Werderem chyba byłbym za Werderem chyba jednak. No bo w meczu z Lipskiem byłbym chyba za Lipskiem, w meczu z Werderem byłbym za Werder. W meczu z Freiburgiem byłbym za Werderem. Stuttgart. O, Stuttgart tu jakoś nie przepadam za nimi w sumie. I to w sumie tyle. Bayer. Bayer w sumie wam powiem, że lubię, ale w meczach z Lipskiem byłbym chyba za Lipskiem bardziej, chyba jednak. Więc tak, Union. Sorry. W meczach z Werderem byłbym za chyba Werderem, więc damy go tutaj. Tak mnie to przedstawił. Dalej mamy Hoffenheim. W Hoffenheimu mam w ogóle cały szaliczek. To jest ciekawe. Ale żebym jakiś specjalny był, tutaj byłbym raczej za Hoffenheimem, tutaj z Unionem byłbym za Hoffenheimem, tak samo z tymi. Ale ich w sumie tutaj nic do nich takiego większego nie mam. Augsburg. Raczej tutaj, raczej byłbym za tamtymi. Köln. Powiem tak, dostałem kiedyś koszulkę Köln od taty. Jakoś używano z Allegro, bo poprosiłem go o nią. Ale ściemniał dlatego, bo w Köln grał Peszkin, w Köln grał Podolski, którego ja lubię. Ale żebym jakoś wybitnie lubił ten klub, no to bym nie powiedział. Powiedziałbym raczej, że będą tutaj. Bo to jest tak, ja lubię ten klub, to nie jest tak, jak ja typuję tabelę teraz. Bayern bardzo lubię. Ale jednak chyba Borussia i Hertha to są taki top, który ja lubię najbardziej. I tak, Borussia to dlatego, bo trzech Polaków, i to było zanim się jeszcze zacząłem tak stricte piłką nożną interesować, to wtedy ich lubiłem. A Hertha to jest dla mnie coś takiego, że zawsze chciałem, żeby zawsze w każdej lidze, w tych top 5, w Ekstraklasie największy klub to był chyba te kluby, czy duże kluby to były te kluby ze stolicy. A nie w Niemczech, tam była ta Hertha i jakoś tak ich po prostu wtedy polubiłem. Mimo
I wspólnie przed Unią, i to chyba Unią teraz zajmuje to miejsce od chyba tych 3 lat. Teraz w przyszłym sezonie, jak będzie w tej Bundeslidze, tego niby lepszego klubu, ale jednak Hertha. Hertha po prostu tak lubię. I zostały tak: Arminia, Mainz, Schalke, Mönchengladbach, Wolfsburg. Tak, dobra. Zacznijmy od tego, że Mönchengladbach dam tutaj, bo też ich lubię. Były okresy, kiedy ich nie lubiłem. Ale to jest tak fajna drużyna, kurde, że ich lubię. I do tej pory żałuję, i żałuję trochę, że tam nie przyszedł żaden Polak, bo fajnie by było zobaczyć Polaka w tym klubie. Jak był temat Gumnego, to Boże. Chciałem tego. Chciałem tego, on trafił do Augsburga. Szkoda. Mainz, 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 Mainz. Do Schalke przejdziemy na koniec chyba. Schalke zostawimy sobie na koniec. Tak. Mainz dam tutaj w sumie, bo nie lubię ich. Nie, jakoś ich nie lubię specjalnie bardzo. Teraz tak, Wolfsburg. Tak. W meczach z Werderem, bo my chyba za Werderem. Meczu z Bayerem. Meczu z Bayerem byłby chyba za Bayerem. Meczach z Dobra, tam ich tutaj było. W meczach z nimi dałbym ich, byłbym przeciwko Wolfsburgowi. Ja w stosunku do nich to byłbym chyba uznany Wolfsburgiem. Arminia raczej byłaby mi obojętna jakoś. Tylko tego Meyera sprowadzili w sumie, jak pamiętam, poprzednim sezonem z tej Herty. I to w sumie tyle. No i został to Schalke nieszczęsne, które spadło z ligi. I mnie zawiedli strasznie. Ale ja wiecie co, ja coś mam z tym Schalke. Ja to Schalke lubię. Wiem, że to zabrzmi dziwnie jakoś. Dałem Borussię na samym szczycie, ale ja naprawdę lubię Schalke. Coś jest z tym Schalke, że ich lubię. Nawet przez chwilę to był mój ulubiony klub w Niemczech, bo wszyscy się jarali tą Borussią. Wszyscy się jarali Bayernem. Widziałem, znam kibica Borussii Mönchengladbach, czyli Dawcza. Tą Hertę też lubię, ale kurde, ja lubię Schalke, co jest dziwne, jak dla kogoś, kto w sumie na co dzień by kibicował Borussii Dortmund. Ja naprawdę żałuję, że nie będzie w przyszłym sezonie derbów w Zagłębie Ruli, bo w sumie jeszcze Bundesliga nie wystartowała, nie wiem kiedy startuje Bundesliga, ale chyba od początku września, kiedy się okienko kończy i sezon zaczyna tak poważnie już. Ja naprawdę lubię Schalke, więc Schalke ja dam tutaj, ale tylko z tego względu, że w meczach po prostu... W meczach z Borussii i Schalke, czy Hertz z Schalke, to byłbym po prostu za tymi. Natomiast w meczach z nimi, to raczej byłbym za Schalke. No a znowu w meczach z tymi, to byłbym znowu za Schalke chyba, więc jakoś tak to jest. Dobra, bo te kluby były z poprzedniego sezonu. Jeżeli miałbym dojebać ten nowy sezon, jaki teraz jest, tam jest tak, Bochum, jest ten Gruch chyba jeszcze. No bo to są te dwa. Tak. To są te dwa, bo chyba ten Arminia przeszła, to chyba. Chociaż nie, to Werder miał grać chyba te. Utrzymanie chyba przegrał. Więc jakbym miał je dojebać, to chyba dojebałbym je na sam dół, bo kompletnie nic o nich nie wiem. Naprawdę, kompletnie. Więc no tak to wygląda. Tak wygląda moja tabela ulubionych klubów Bundesligi. I co, i to byłoby chyba na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Elu.